W warsztatach terapii zajęciowej przy ulicy Kukuczki czuć już świąteczną atmosferę. Ośrodek przystrojono wielkanocnymi ozdobami. Zorganizowano również wyjątkowe spotkanie, śniadanie wielkanocne dla podopiecznych ośrodka oraz gości z zewnątrz. Jeżeli młodzież chce to zrobić i ona się przygotowuje do tego, to staramy się w tym uczestniczyć. Integracja, że też i miasto uczestniczy jako przez swoich przedstawicieli, łącznie z tą młodzieżą, że te osoby, które są najbardziej poszkodowane przez los, oni o nich pamiętają i chcą razem z nimi współuczestniczyć. Zawsze jesteśmy co roku tutaj na Jajeczku, spotykamy się, jest okazja porozmawiać chwilę. Dzisiaj jesteśmy tutaj prezydium rady, także mamy tą okazję spotkać się, porozmawiać, zjeść pyszny żurek i życzyć sobie wszystkiego dobrego, wszystkiego tego, co każdy sobie marzy. Po raz pierwszy w wielkanocnym spotkaniu wzięły też udział dzieci z niepełnosprawnościami z ośrodka opiekuńczo-pielęgnacyjnego, który trafił pod skrzydła Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse. My jesteśmy jakby w jednej społeczności pod skrzydłami stowarzyszenia i jest to taki zarówno dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Państwo mieliście okazję widzieć, jak jedna uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej bardzo lubi dzieci. Nawet taka forma przywitania się, pogłaskania, wzięcia za rączkę, to dla nich jest takie też jakieś takie budujące i owocne w takich też kontaktach, bo najważniejsze są takie kontakty, rozwijanie takiej wspólnoty i kontaktów interpersonalnych i wyjście w ogóle do społeczeństwa. Na stołach pojawił się tradycyjny żurek, faszerowane jajka oraz pyszne ciasta. Stoły ozdobiono żonkilami oraz stroikami z rzeżuchy. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Większość potraw pod okiem instruktorów przygotowywali podopieczni ośrodka. To jest też między innymi cel funkcjonowania i bycia warsztatu. Mówimy o rehabilitacji zawodowej, a to jest element tego wszystkiego. Tutaj też wchodzi rehabilitacja społeczna i jako, że przygotowujemy coś dla siebie, ale też dla innych. Także tutaj przy pomocy instruktorów, wszystkich pracowników, uczestnicy na tyle, na ile potrafią i w jak największym zakresie uczestniczą w tym wszystkim. Czy to właśnie przygotowywanie potraw, ale też i dekoracja, prasowanie obrusów, wszystko. Także to jest element prowadzonych zajęć, prowadzonej terapii wobec nich. Wspólne spędzanie czasu podopiecznych warsztatów, a także integracja z resztą społeczeństwa to jeden z najważniejszych elementów terapii. Prezes Stowarzyszenia Równe Szanse w Lubinie Dariusz Jankowski podkreśla, że podczas pandemii organizacja spotkań w tak dużym gronie była niemożliwa. To przekładało się na złe samopoczucie podopiecznych. Spotkanie wielkanocne, którego tak wyczekiwali uczestnicy warsztatów, stanie się więc kolejną tradycją ośrodka przy ulicy Kukuczki w Lubinie.